Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w telewizji Co Słychać. Jesteśmy w Sienicy, ulica Mińska 55, a przy tej ulicy w dużym domu mieszkają Emilia i Stanisław Łobodowscy, nasi kochani jubilaci. Bo proszę Państwa, przeżyć 50 lat we dwoje i tak się szanować i kochać, to nie jest łatwo i to jest wielka sztuka, czego wszystkim oczywiście życzę, a przede wszystkim Państwu gratuluję, żeście Państwo dożyli tego wieku pięknego. No ale zaczynaliście bardzo, bardzo wcześnie, Pani Emilio, prawda to? No ja wcześniej. Pani zaczynała wcześniej. Mąż to tak, Pani mówi, że Pani uwiodła Stanisława. Nie, on mnie uwiódł. Aha, czyli nie było tak inaczej. Nie. On, bo on starszy z doświadczenia. Aha, to po wojsku? Po wojsku. Wojsku, tak. Wiedział, jak uwodzić młode dziewczyny. Ale długoście chyba nie chodzili, czy długo? O 3,5 roku. No to bardzo długo. To ja nie wiem, na co czekał. Na co Stanisław czekał? No, na pełnoletność. Na pełnoletność, bo była młoda. A do szkoły jeszcze chodziła. Ale pan tu nie jest z Sienicy. Ja jestem. Pan jest z Sienicy. Od urodzenia. Ale pan nie pracował w Sienicy. Nie. A no nie. Właśnie. I to jest właśnie kogoś może to, prawda, sprowadzić na manowce, że pan w Świerku pracował, o ile ja wiem, a powiedziała mi to wasza córka Ania. Natomiast pani cały czas w Sienicy. Ale ja chciałem wrócić jeszcze do tych pierwszych momentów,
waszego spotkania. Podobno pan chodził za panią Emilią, prawda to? No, troszkę tak. Ale tak pan zawracał i naprzeciw, czy tylko za nią? Nie, raczej za nią. Za nią. Raczej. A się obejrzy? No i co, i obejrzała się? W końcu się obejrzała. To, ale 3,5 roku to nie był taki czas chodzenia wtedy modny. Wtedy to kilka miesięcy, raz, dwa, dziecko i tak dalej. U was tak nie było? Nie, u nas tak nie było. Ja byłam dopiero w trzeciej klasie liceum. A no tak, bo to było pedagogiczne. Ale i ono nie trwało tak jak teraz 3 lata, tylko ile, panie Emilio? 5 właśnie. Ale zaczepił mnie pierwszy raz, jak skończyłam szkołę podstawową. Już wtedy. A to chuligan jaki, no. W wojsku był. No, już mu się pani spodobała, tak? Już mu się spodobała, no i czekał tyle lat. Ale pani dlaczego mu się spodobała? Dlaczego, pani Stanisławie, co? No, to można powiedzieć historia. Mhm. Ale pan znał rodzinę. Rodzinę znałem bardzo dobrze. Braci i Janka, i Zdzicha znałem bardzo, bardzo dobrze. Bo to przez braci trzeba było. Kolegowali. Zapoznaj mnie z siostrą. Nie, jak to bywa, nie? Nieraz... I po prostu od czasu się odwiedzało, jak to dla mnie to. Troszeczkę w brydża się pograło wieczorami. Jeszcze wtedy po prostu, no, nie myślałem. Panie Stasiu, że... ale na wsi w brydża to tam był pan ewenementem takim. Nie. Bo to na wsi to nie. Tak, pierwszy sekretarz partii grał w brydża, ksiądz, nauczyciel i jeszcze tam jakiś... No i może właśnie tutaj taka nasza grupa. No właśnie. Proszę Państwa, widzicie, jak to jest, że jak się chodzi, to się wychodzi czasami, prawda? No i po tych 3,5 roku, tak od tego pierwszego, kiedy było zechcesz mnie, kolana, na kolanach, tak? Było na kolanach, czy nie? Nie. Jak się oświadczył? Niech pani zdradzi. Nie pamiętam. Ja nie oświadczył. Niech pani oświadczył. W moje imieniny i pod orzechem. Tutaj, rosnącym tutaj. Tak, pod... Nie, tego już nie. Jeszcze nie ma. Tego nie. Ale też pod orzechem. Ale też pod orzechem. Może dlatego państwo zasadziliście tutaj ten orzech. Były piękne róże, pierścionek. I co, już stać było na złoty, co? No już wtedy. No ja po wojsku pracował, tak. Już się człowiek uspokoił. Swoją drogą, pani Emilio, pani wiedziała, za kogo pani wychodzi. Już szwach ma, wszystko w porządku, tak? No i co? Mieszkaliście na początku? Mieszkaliśmy z rodzicami moimi. Tutaj tak, zaraz? Nie. To jest działka kupiona. To jest działka kupiona. Ta działka kupiona, ale tam, gdzie stoi samochód, to była rodziców działka i tam stał dom. Aha. No tak jak kiedyś nieduży. Tak. No i tam mieszkaliśmy. Mieszkają państwo w dużym domu. Od ilu lat już, panie Emilio? Od 85 roku. Czyli już 30 lat, państwo mieszkają, czyli jest to też rocznica tego domu. Też. Tu właśnie w tym domu wszystkie dzieci się wasze rodziły, czy jeszcze nie, w starym? Nie, w starym domu. Bo w starym mieszkaliście jeszcze, tak? Wszystkie w starym domu. Mm-hmm. Tam mieszkaliśmy z rodzicami. Czy 20 lat mieszkaliście w starym domu i tam się rodziły wasze dzieci. Dobrze. I państwo tutaj w tym starym domu, jak pani mówi, urodziła pani czworo dzieci. Wychowaliście też również czworo dzieci, no ale zdarzyła się po drodze mała tragedia, najstarszy syn umarł po prostu. Tak. W wieku 9 lat. 9 lat, tak. Ja wiem, że jako matka, jako ojciec, to państwo to przeżyli. To bardzo, bo to jak dzieci umierają, to się nie zapomina. To się nie zapomina, to jest nie do zapomnienia. Ale odbudowaliście się po tej śmierci. To tak szybko i rozumiem nie było, tak? No nie. Nie było. I z tej czwórki dzieci znam Anię. Ania jest po tym pierwszym to najstarsza, tak? Najstarsza. Jest nauczycielką, wiadomo, w Mińsku pracowała i teraz w Siednicy pracuje. A ta dwójka też. Bo proszę państwa, trzeba wyjaśnić tutaj, że pani Emilia pracowała bardzo długo w szkole, a do tego uczyła jeszcze moją córkę. I zanim przejdziemy do tych dzieci, może chwilę o tej właśnie szkole. Ile pani w tej szkole, pani Emilio, przepracowała? 35 lat. 35 lat, tak? To jest szmat czasu, tak? I uczyła pani? Wychowania fizycznego. Oczywiście z dziewczętami.
I z chłopcami. Też. 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 Nie było mężczyzn Wefmenów, czy... No tak może się pani po prostu była tak dobra, że... Nie wiem, ale miałam. Ale już skądinąd wiemy, że lepiej pracuje się... Z chłopcami. Z chłopcami. Bardziej są chętni do WF-u. Tak. Rozmawiam, panie Stanisławie, z mamą, prawda, tych dzieci, ale oczywiście, jak pan każdej chwili chce coś powiedzieć o swoich dzieciach, to bardzo proszę. Tym, że z tego, co wiem, to już i ta dwójka poszła w pani ślady. Tak. A najmłodszy syn to już w ogóle całkowicie, tak? Tak, Bo jest Wefmenem. Tak. Wefmenem, pracuje gdzie? W Wielgolesie. W Wielgolesie. A córka ta średnia pracuje w Cegłowie. Ona uczy matematyki. I żeby było jasne, nazywa się, bo... Sujak. Wyszła za mąż pewnie. Magdalena. Wyszła się Magdalena Sujak się nazywa. Panie Stanisławie, czy pan przewidywał, że dzieci tak bardzo pójdą w ślady małżonki? Chyba tak. Tak? Chyba tak. To jak się rodziły, już to było widać, tak? Ze względu na to, że po prostu, no tutaj jedynie w Sienicy, ta jedna szkoła średnia, tak, która była, tak, no i to chyba było najprostsze, że nie muszą dojeżdżać do miejsca. No do pewnego momentu była pedagogiczna, prawda? Do szkół. Tak. Że nie musiały dojeżdżać do szkół. Bliziutko. No ile to jest? 100 metrów tutaj, 200. No, tak. I po prostu wiedziałem, że no one tutaj się... No i takie predyspozycje pedagogiczne chyba. Czy obserwowaliście u swoich dzieci takie predyspozycje pedagogiczne? Tak. W szczególności u córek. U córek, tak? Mhm. Ale nie spodziewali się ten... Jak to mówią, biskrobek zawsze do takiego synka zostanie również Wefmenem. Nie zapowiadało o tej. To znaczy nie, jego marzeniem tak? było. Tak? Nie, to tak. Tak? Wysportowany, ja, tak? Ja po prostu zrobił to dla mnie, że poszedł na informatykę, ale już będąc na trzecim roku już... To pani nie chciała, żeby on był Wefmenem. No, widzi pan, jak to bywa. Mama nie chce, żeby poszedł syn w jej ślady, ale chyba pani chyba wiedziała, czym to pachnie. Ja się bałam... Tak. Sprawy zdrowotne. Aha, rozumiem. No ale jest zadowolony. 50 lat po ślubie. Ile was przyjemności w związku z tym spotkało? A może były nieprzyjemności? Nie sądzę, ale proszę powiedzieć. Jak rodzina się zachowała? Dzieci, co wam tutaj uczyniono? Och. Same przyjemności. Raczej tak. Tak. Życzenia. Nie mieliśmy kłopotów. I w kościele, i w odnowienie ślubów, rozumiem tak, też, tak? Tak, tak. Jakąś gościnę tutaj dzieciom robiliście, tak? Sporządziliście. Dzieci? Raczej 75 osób. Ile? 70. To normalne osób. Wesele było. Normalne tutaj. Wesele. No. Od 14 do 1. I gorzka wódka też była. Była gorzka wódka. Mało tego, był rzucany welon na koniec. I wdowy łapały? Nie, panna złapała. Myślałem, że wdowy będą łapały ten welon jubilatki. Nie, no dzieci zaskoczyły nas niesamowicie. Jak to jest właśnie z tymi dziećmi? Chciałam zapytać o to wychowanie. Czy, no bo państwo byli w tej dobrej sytuacji, że te dzieci były już ułożone od razu. Nie trzeba było jakichś tam metod wychowawczych. Ale nie każdy ma takie szczęście. Czy własny przykład wystarczy? Chyba tak. Tam? Rozmowy. Rozmowy, przykład własny, tak, jeśli dziecko widzi, że rodzic postępuje jak należy, że ci rodzice, o, nie kłócą się na okrągło, tak, a jeśli nawet się przemówią, no to ile? To ile u was to były te godzina. Godzina, tak? Maksymum. I co, pani zaczynała pewnie? To znaczy, pani jest taką delikatniejszą, ja widzę tutaj osobą, ale... Co wcale nie znaczy, panie Stanisławie, tu zapytam się pana, tak naprawdę, bo wielu facetów nie chce się przyznać, naprawdę, bardzo ukrywają to, kto rządzi w domu. Żona. Tak? I to pan się otwarcie do tego przyznaje? Bez bicia żadnego, bez zmuszania. Bez żadnego zmuszania. To znaczy decyzję zazwyczaj podejmujemy wspólnie. Wspólnie. Jeśli coś tam trzeba. No ale po jakiejś dyskusji, rozumiem. Tak. A jeśli tak by się uparło, pani w jedną stronę, mąż w drugą, to co? Nie. To nie było takich nie sytuacji? Nie było takich sytuacji. Nawet przy budowie tego domu, że taki duży nie było? Nie. No ale to bardzo... To znaczy, było tak, że mąż chciał ten stary dom remontować. Aha.
A pani koniecznie nowy. A ja mówię, jeśli tam remontować, to lepiej postawić. Ale jakbyście tam remontowali, to by zanosiło się, że z rodzicami pani by mieszkali, tak? Rodzice tutaj mieszkali. A, wzięliście rodziców. Tak, wzięliśmy tutaj rodziców ze sobą. I myślę, że właśnie dzieci stąd mają ten wzór taki rodziców. Żeby nie zostawiliście rodziców w tym starym domu. Nie zostawiliśmy. Mhm. A wie pani, nie wszyscy tak robią. Naprawdę zostawiają starych. Ba! To jeszcze jak zostawią, ale jeszcze wywożą do ośrodków pomocy społecznej, bo im przeszkadza, sam widok rodziców przeszkadza. No nie, do końca byli był taki okres, że mieszkałam czyli tutaj, byliście tym cztery pokolenia. Właśnie, chciałam o to zapytać. Rodziną czteropokoleniową. Tak, bo rodzice, tak? My, Ania, tak? I jej dzieci. Już dzieci jej. Już dzieci, tak, jeszcze rodzice no, taka żyli. Tak, żyli rodzice. Długowieczni państwo z rodów długowiecznych jesteście? Ja pan nie. Mąż nie. Nie, bo mój ojciec zmarł 51 lat, no mama trochę dłużej, 76. A pani, panie? 83. I tata, i mama. Czyli, panie Stanisławie, ja widzę tutaj, że pan tę swoją długowieczność w sumie, w porównaniu do taty, tak? Zawdzięcza tej pani tutaj, co tu się No i dobrze. I chwała Bogu. Czyli nie żałujecie swego małżeństwa, wyboru, nie, bo nie, pan nie. Tam podchody robił takie dość długie, 3,5 roku, tak, prawda? Tak. A może miał jakąś tam jeszcze jedną? Może gdzieś miał, no nie, nie badała pani tego. Nie. No i te podchody się opłaciły w sumie, tak? Opłaciły się. No znaczy, bo to był taki okres, jak pracowałem w Świerku, dojazd stąd, to był autobus o godzinie 7 rano i o 7 wieczorem. O Boże, kochany, to straszny był ten dojazd. Rzeczywiście, bo to tak, no Mińska pewnie pan wziął, nie? To był taki autobus Mińsk-Otwock, ale przez Świnicę i Kołbiel. Aha, przez Świnicę i Kołbiel. Mhm. Czyli nie trzeba było do Mińska dojeżdżać, żeby dostać się do Świerku. No tak, bo Świerk przecież to jest powiat Otwocki, no niedaleko, ile to kilometrów od Otwocka, żeby tak wszyscy, 6 kilometrów w takich lasach różnych. Moglibyśmy o tym się bardziej porozmawiać na bagnie, tak, ale już ten atom był czy nie było, ale dajmy temu spokój, bo ważniejsze są sprawy, bo te moje rozmowy mają służyć innym, tym, którzy lub żenią się teraz, pobierają się, bądź tym, którzy nie mieli szczęścia dożyć ze sobą 50 lat. Jak to jedna pani mówi, i całe szczęście, że nie miałam szczęścia, ale to są myślę, że jednostki, nie. Prawda? Natomiast jak to jest z tą miłością, powiedzcie, bo ja jestem 37 lat po ślubie. Nie mija. I myślę, że to raz jak jest prawdziwe. Jeśli jest prawdziwe. Tak, jeśli jest prawdziwe, to ono nie ma szans minąć, tak? Nie. Mimo różnych tam przejść, mimo wszystkiego, to co raz się tam zakotwiczy, ono jest. 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 Zapytam jeszcze tak już bliżej końca. Niektóre kobiety mają dość swoich partnerów życiowych, mężów, krótko mówiąc, i wypędzają ich z łóżka. Pani Emilio, pani wypędziła pana Stasia? Nie, i nie wypędzi. Nie wypędzi pani? I nie wypędzi. A pan się nie da pewnie, co? To znaczy. Nie, mamy takie łóżko, gdzie... Że się mieścicie. Mieścimy się. I każdy ma jeszcze luzu. Jeszcze trochę luzu jest, że... Trzeba mieć taki tapczan, tak wygodny, prawda, no, małżeński. No tak, ze względu na nogę chociażby, prawda. Pan musi mieć ten... Ale ja myślę, że tu nie chodzi o nogę, prawda, czy brak nogi. Tylko chodzi o to, żeby po prostu każdy miał swój rewir taki, prawda. Tak. Bo są małżeństwa, które śpią na oddzielnych i sobie przysuwają. No ale po co taki trud? Po co taki trud, prawda? Albo on idzie do niej, albo... Nie, i pod jedną kołdrą śpimy. O, i żeby było jasne. Tak. I żeby było jasne, bo to jest duża sprawa, prawda? Czyli pod jedną, czy pod dwiema kołdrami. Proszę państwa, dzieci, rodzina... O rodzinie pani dzieci Emilio. Bardzo, tak? Bardzo wspaniałe. Był tutaj brat pani dzisiaj. Tak. I co pani o tej rodzinie chciałaby powiedzieć? Może innym rodzinom? Mam dwóch braci. Bardzo się szanujemy. Tak.
właśnie te obrączki. No, właśnie, proszę Państwa, ja się tutaj dowiedziałem, że rodzina, czyli brat konkretnie, najstarszy, Janek, kupił Państwu piękne jubiluszowe obrączki, złote, cudowne, proszę Państwa. Świecą się lepiej od mojej 37-letniej. Proszę bardzo, zwracam, bo Wam się jeszcze przydadzą. Myślę, że na jeszcze wiele lat, a do brylantowych godów co najmniej, żebyście Państwo, ja wiem, że zdrowie jest najważniejsze, ale życzę Wam szczęścia. Takiego szczęścia wśród dzieci, rodziny, wnucząt, prawnucząt, bo już chyba tak... Nie mamy. Ale coś się już ożeniło. Nie, Radek najstarszy. No, ale ile ma lat? 21. O, jakby się postarał chłopak, to już mógłby się żenić. Ale dopiero zaczął studiować. No ale jeszcze te 10 lat, powiedzieliśmy, do brylantowych żyjecie, tak? Na pewno. Ania mnie też zaprosi, mam nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie. I przez te 10 lat ten najstarszy wnuczek na pewno się ożeni, a myślę, że... Sprowadzi się do nas. O, bo tu nikt oprócz Was nie mieszka. I Wy chcecie koniecznie, żeby tutaj nagle zapiszczały i zapłakały tak dzieci. Było, tak jak było. Dużo. Tak, żeby było dużo. Było nas dużo. No właśnie, co w tym jest, że cztery pokolenia, jak Pani mówiła, Was było. Cztery i pokolenia. Nikt tam się nie kłócił, nikt nie tego, wszystko było fajnie, każdy wiedział, co ma jak robić. To, jak to się mówi, byliśmy na jednym garnku. No tak, na jednej kuchni. Na jednej kuchni. No ale kto gotował? Najpierw mama. Nie zabierałyście sobie fajerek? Nie, najpierw moja mama gotowała. Czy ona była gospodynią? Tak, była gospodynią bardzo długo. A później przejęła Pani? Ja przejęłam. A Pani oddała Pani? Później Ania, ona pracowała, ja już nie pracowałam. No to od czasu też zależy, tak, bo Pani już poszła na emeryturę i... Ale jeszcze muszę powiedzieć, że na przykład u nas na Wigilii to jest 23 osoby. Mm-hmm. Taka duża rodzina. To ile Państwo mają tych wnucząt? 5 wnuków i wnuczkę malutką. Przy trojgu dzieciach, które... Tak. To Ania nie za troje. Dużo. No nie za dużo. No. No nie za Ania dużo. Ma troje, ale no myślę, że u syna będzie więcej. To sobie Państwo wyobraźcie, że moja teściowa ma 15 wnucząt i już te wnuczęta zaczynają się rozmnażać i już są prawnuczęta. Już są prawnuczęta i lada rok, ja mówię, żyj jeszcze długo, 80 lat ma. Żyj długo, jeszcze za 5 lat, to zobaczysz, jak prawnucząt będziesz miała. No bo od 15 wnucząt, to już jest. No i moje wnuki są jej prawnukami, moje troje wnucząt już jej prawnuki. A przecież to nie tylko to, już ma chyba z 10 prawnucząt, więc ja myślę, że za te 5 lat to już będzie miała ze 30 może nawet, bo to szybko idzie, tak, nie każdy tak, tam ma dwoje i już wystarczy. No myślę, że u nas też się... Załamuje się, proszę Państwa, nam demografia, tracimy wartości, jesteśmy w Unii Europejskiej, która też nie wiadomo dokąd podąża, ten jacht płynie jakby z prądem, I żadny odpowiednik nikt nie stawia. Jest jakaś rada na takie dobre życie? Nie kłócić się. Po prostu nie kłócić się, nie kłócić się. Zrozumiałość. Czerpać. Cieszyć się z tego życia. Ale polityka Was chyba denerwuje nadal, co? No trochę. Czasami tak. No wcześniej Pani Stasiu, tu chcieliśmy sobie krótką dyskusję polityczną, no to jednak... Można się zdenerwować. Można się zdenerwować, ale ja jak zdenerwuję się na politykę, to przełączam sobie na sport. O, i już jest słuchaj wyciszony. I już jest wyciszony. I Pani Milia Panu pozwala sport oglądać, tak? Nie mówi, przełącz mi tutaj, bo jest jakiś serial. Wspólnie oglądamy. Tak? Są dwa seriale. Są na które oglądacie? Ja oglądam, bo muszę wtedy. Aha. Czy Pan się wtedy dostraja? Dostrajam się do tych seriali. Tak. A jak sport, to się żona dostraja do sportu. Tak. Bo też rezygnuje z filmu, tylko oglądamy wspólnie jakiś mecz ciekawy. I tak trzymać. Życzę Państwu naprawdę dużo szczęścia, tej swobody emeryckiej, żeby te emerytury Wam wystarczały, nie tylko na to, żebyście przeżyli, ale żeby jeszcze tym wnuczętom troszeczkę dać, może jakieś stypendium na rozmnażanie.
Ja wiem, to nie są. Leki. Mówiliśmy tutaj, że też dobrze, żeby leki były tańsze. Bo za darmo to może nie, ale za darmo nie, troszkę tańsze. Za darmo nie, ale żeby były tańsze. Żebyście mieli to na przykład za 1/4 ceny, żebyście mogli kupić, czy za 1/3. Bo denerwuje mnie to, jak biorę gazetę, tam ciągle tylko podwyżka leków, podwyżka leków. Bardzo drogie leki, tak, bardzo drogie leki. Życzmy tego, żeby nowy rząd to wprowadził. Prowadził, tak. Bo nie mówmy już tutaj, że darmowe. Niech one będą przyzwoicie tanie dla emerytów, bo przecież te emerytury nie są takie duże, bo przecież wiadomo, że naszą Polskę każdy kradł, gwałcił i skąd my mamy być bogaci? My nie możemy być jak Francja krajem rentierów, którzy mają wszystko z bogactwa wcześniej zgromadzonego, tak? Co inne takie kraje. My jesteśmy cały czas jako kraj na dorobku. Na dorobku. Jak i każda rodzina polska. Cały czas na dorobku. I dopiero teraz, kiedy nasze pokolenie, moje, będzie w waszym wieku, prawda? Może będziemy trochę rentierami, bo już coś zrobiliśmy swoim następcom. Ale do tej pory to było tak, no nie szczególnie. No ale wiadomo, i wojny, i okupacje, i bolszewizm, wszystko, tak, prawda? I wszystko, co nas mogło najgorsze. Co najgorsze, tak, no przeciwko nam. Tutaj, bo my tak jakby na styku jesteśmy wszystkiego. Życzmy sobie, by i polityka się normalizowała, a jeśli będzie dobra polityka, polska polityka, to i wam będzie lepiej. Ja w to wierzę, bo przecież to jest tak, że rząd dobry nie chce źle dla najstarszych naszych ludzi, tak. Pokoleń. A ja jeszcze uważam, jeśli jest zgoda w rodzinie, tak. Jeśli jest harmonia, tak. Rodzina, bo wtedy też jest dobrze. Bo czyli wszyscy wspomagają. Czy od tej rodziny się wszystko wśród zaczyna? Tak, cały czas rodzina. My możemy liczyć na męża rodzeństwo, tak. Na moje rodzeństwo, no bliżej są. Tak. Jak jest jakiś kryzys, to naprawdę w każdym. Służą pomocą, na telefon są i tak. Wszystko, nawet i finansowo jak trzeba. Nawet i finansowo. Nawet i finansowo, tutaj brat mieszka w Sienicy, to pan potrafi nam prezent sprawić taki, że... Tak, że... Ale widocznie mu się lepiej trochę powodzi. Trochę lepiej. No tak, no bo nie był nauczycielem, tak? Nie, no też w świerku pracował. Nie pracuje jeszcze trochę. Jeszcze pracuje. Tak, jeszcze jest na emeryturze też, ale jeszcze tam. Ale rodzina, harmonia to jest wszystko. Życzmy sobie może dobrego. Może nie lepszego, bo jeszcze lepsze może być, jeszcze lepsze. I tak nie wiadomo, kiedy ono się skończy, to lepsze. Życzymy sobie wszystkiego dobrego. I tak będzie chyba najlepiej. Życzę Państwu tego wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, tak oto się kończy nasz romans u Państwa Łobodowskich. Co z tego romansu będzie, nie wiadomo. Ja liczę na to, że po prostu im przybędzie wnucząt. Więc może wezmą sobie do serca. Może i prawdę wzięta, że ci młodzi sobie wezmą do serca i będą ratowali naszą Polskę, naszą wspaniałą krainę od wyludnienia. Bo to trzeba ratować. Nie Arabowie, a Polacy mają tu mieszkać. Tak politycznym trochę akcentem kończymy. Do widzenia Państwu. Do widzenia. Słychać TV.